Dzisiaj w programie będą klocki blocki. Jeszcze misja Mars. Na jednym odcinku nie mogliśmy przedstawić wszystkich zestawów. Prosiliście, proszę bardzo, macie. Mamy tutaj kilka zestawów, zarąbistych zestawów. Przeczniemy od tego. Jego pełna nazwa to wahadłowiec kosmiczny. Jeżeli ktoś chce jeszcze się zagłębić w szczegóły, to niech sobie wyszuka to. W Google, tak wymówię. Tak, bardzo fajnie wygląda. Jest to największy zestaw z tych. No nie wiem, czy największy, moim zdaniem. Znaczy nie największy, ale chyba ma najwięcej klocków. Tak? Najwięcej klocków? Pamiętasz? Tak. To czekaj, to ja aż sprawdzę. A w ogóle on nie jest obklejony. On ma tak, on ma 355. I zobaczcie, Eusebiusz nie chciał sobie naklejać naklejek. Chciał, żeby była taka czysta forma jak tak, jak to, dlatego satelicie. Że nie potrzeba naklejać. W tym mamy, ale... Tak, i tutaj z naklejkami on tak wygląda. Zapomniałam tylko powiedzieć, że tutaj mamy panią we wcześniejszym, panią pilotkę. We wcześniejszym zestawach nie mieliśmy jeszcze pani pilotki. Bardzo fajnie, że mamy. No to patrzcie teraz na to. Tutaj mamy, to przypomina działo, ale jednak to nie jest działo. To jest, jak już jest w kosmosie ten wahadłowiec, to to właśnie otwiera to, to się wysuwa, no i mamy takie coś. Dobrze. To jest, to tam fale jakieś dźwiękowe, czy inne, czy jakieś wideo, stąd no, może, tutaj... może bardzo tutaj się mocno komunikować z Ziemią dzięki takiej potężnej antenie. To nie jest taka zwykła. Antena. Ona te zbiera fale, ma taki zbierać, podwójny, ma na nadajnik, tak? Taki. No i tak, no i właśnie o to chodzi. Ale to chyba też nie jest wszystko, co tutaj możemy zademonstrować, bo jeszcze ta pani, pilotka, musi mieć jakąś tutaj swoje miejsce, prawda? Nie będzie. To chyba nie jest na baterię. Na skrzydle chyba nie będzie siedziała. Dobra, już wam pokazuję, tylko to złożę ładnie. Zamykamy. Dobra, i teraz wam pokażę o... O, proszę bardzo, jest tutaj dużo miejsca, więc nawet dwóch pilotów albo dwie pilotki mogą się tutaj właśnie zmieścić. Tak jest, miejsca jest dużo, jest to kabina pilotów i oni tutaj pięknie mogą sobie sterować całym wahadłowcem. Dobra, to teraz może... Co teraz? Teraz przechodzimy do tego łazika. Łazik trochę skomplikowany, tak powiem. No ma właśnie, ma dużo elementów, nie jest zwykłym łazikiem, on jest takim specjalistycznym do różnych rzeczy. Zacznę od mniej więcej tego. Mamy tutaj właśnie naszego ludzika, tym razem pana. On nie ma ani hełmu, ani kasku, tak? Tutaj ma z tyłu. Ani butli, bo ma tutaj wszystko zdjęte, bo... Tak, bo zmieściło się, dlatego że tutaj ma już tlen, ma tlen, jest tlen. W kabinie jest tlen, no właśnie. Tak. Tutaj mamy takie latareczki. Lampy takie, tak. Bardzo mocne, żeby wszystko miał doświetlone. To nie latareczki. A co to jest to, przepraszam? To jest taki chwytak. Regulowany może, tak, który może się, patrzcie na to, on może się nawet, on może się całe nawet, to się obraca, się obraca, ale on też ma tutaj taką swoją właśnie przestrzenną, on też może tak, się... jakbyśmy podnieśli radar, o radar jeszcze możemy tak, wysunąć radar wyżej, radar też jest ruchomy, rozkładany, można go też na boki, o, na boki brać, o, ale i teraz, że jeszcze to ma własną, nie dość, że cały panel się kręci, pokażę. Tak, patrzcie, to się wszystko kręci, ale on też się może sam kręcić, naprawdę, patrzcie na to. Ma niezależne tutaj swoje... Tak, aha, on też się aha. Może sam kręcić. We wszystkie strony i on tutaj może hapsać, złapać coś i może to przetransportować do taczki, tak jak tutaj mamy cały zbiór. Tutaj mamy jakieś elementy dziwne. Nie... Takie dziwne, które nas zbierali w kosmosie, jakieś kryształy, wysypujemy tak. Je, tak. Nie wiadomo, co to jest. I tym chwytakiem można je pozbierać, a jak nie mamy ładunku, no to bierzemy to sobie do góry. O, jeszcze coś tam wypadło, bierzemy to sobie do góry i w ten sposób może łazik się przemieszczać, żeby ten... Tak, ale patrzcie, to jest, on ma takie zawieszenie, żeby tak nie szurać tak dziwnie, po tylko... Po tych kamieniach na Marsie, tak? Bo one są wyboiste, ale tutaj ma takie zawieszenie, że po prostu trzy koła z jednej strony, niesamowite, bardzo fajnie to wygląda. Opony oczywiście gumowe. Tak, gumowe.
Paczka odłączana może być też prowadzona przez ludziki. Mamy całą ekipę, właśnie powiedziałem, że zobaczcie, to jest raz, dwa, trzy, cztery zestawy i ludzików jest bardzo dużo w związku z tym. Tak, cała ekipa kosmonautów jest, no dobrze. To zrobiliśmy, to idziemy do naszej satelity. Bardzo duża satelity, konstrukcja. Podwójnej satelity, dlatego że satelita jest bez tego wszystkiego, jest taka minimalutka. Tutaj ma takie skrzydła, ale to są tak naprawdę panele słoneczne, które pobierają tam słońce i energię tam kumulują, tak, żeby to mogło funkcjonować. No dobrze, ale dlaczego on ma jakieś takie robotyczne ramiona, stoi na jakiejś podstawie? Samo złożenie tej podstawy nam sporo zajęło, tak, nie? Tak, bardzo fajna jest podstawa, ale zobaczcie, patrzcie na to. Jak ktoś chce się pobawić bez podstawy, to może. Normalnie się wyciąga. Proszę bardzo, to się poza tym tak rusza. I on tak. Bardzo fajne. Podstawka też może do czegoś innego służyć, jeżeli ktoś. Ale jest po to, żebyśmy chcę postawić na przykład na półeczce i żeby ładnie ten model cały wyglądał. No to rozłącz teraz, pokaż, że to jest rzeczywiście podwójna satelita. Można to rozłączyć. Podwójna. No właśnie, no i super. Ona ma tam anteny, ma bardzo dużo szczegółów. Też tutaj było dużo elementów, prawie 300. No i oczywiście nasz główny bohater naszego zestawu, pan odkurzacz. Przeze mnie przynajmniej tak zwany, tak go nazwałem. No nie wiem, co to jest odkurzacz. Nie, no to tak naprawdę jest taki mały łazik, no. On tutaj ma, dlatego go tak nazwałem, bo ma taką długą rurę jak w odkurzaczu i tak No dobrze, no. I on co? I on jeździ? Zobaczmy, jak on jeździ. Dobrze. On też bardzo fajnie jeździ. I tak chciałem powiedzieć, że każdy z tych zestawów ma taki swój znak rozpoznawczy. Tak, to mówiliśmy, że Misja Mars ma swój emblemat i właśnie na każdym pojeździe jest. No ale przejdźmy do największej budowli. Powiem tak. To nie jest baza. Przeze mnie to nie jest baza. To jest luksusowe mieszkanie. Naprawdę, uważam. Ciężkie w ogóle, masa klocków tutaj jest. Tutaj jest, mniej niż jest od tego, naprawdę jest masywna. Tutaj jest sporo ruchomych części, od tak zwanych jak okna, drzwi. Wszystko się otwiera, dlatego tak mówię, że jest luksusowy, dlatego że tutaj łóżko duże, mamy tutaj stolik, mamy tutaj jeszcze tak, szklaneczkę. Szafeczki są otwierane. Drzwi są też tam na końcu. Są drugie drzwi, zobaczcie. Szklany. Tam jest przejście. Doczekaj, to niech oni zobaczą sobie przez dach. Otwórz dach. O. Proszę bardzo, tutaj. Proszę bardzo. Mamy tutaj wszystko. Są tam drzwi, korytarz. Duży. Tutaj kolega stoi, możemy mu zamknąć drzwi przed nosem. Cyk. Zamykamy mu drzwi. Tutaj mamy też tutaj obkręcaną taką antenę. Kolejne anteny do komunikacji z Ziemią, do komunikacji ze statkami, tak? Tak. To ogromny radar, który monitoruje niebo, tak? Też jest ruchomy, składany, wszystko się składa. Tu mamy, co to jest to? Powiedz mi, czy ty wiesz, co to jest właśnie? Takie rury, przez które można patrzeć? Myślę, że tak, dlatego że to tak wygląda. Peryskop? No nie, chyba nie, ale rury rzeczywiście. Myślę, że to ma system wentylacyjny, jakiś rodzaj system wentylacyjny, no ale to w kosmosie system wentylacyjny. Wyraźnie się coś takiego nie przyda. Ciężko powiedzieć, co to tak do końca jest. Byście musieli zgłębić ten temat, wygooglać sobie, jak te bazy kosmiczne wyglądają. Ma tutaj różne napisy. Wszystko jest przeszklone, tak, napisy przeszklone. Fajne są też te nogi, prawda? Warto to pokazać, że to są takie nogi. O, że to wszystko tak wysoko stoi. Tak. Żeby wejść, trzeba rozłożyć specjalne schody, tak? No dobrze. Jak w ogóle oceniasz serię Misja Mars? Bo pewnie, nie wiem, zdradzimy, że będzie też za chwilkę kolejna seria. Nie powiemy jaka, ale będą jeszcze klocki blocki. Nie powiemy jaka, ale będą klocki blocki. Tak, to. I to nie będzie Misja Mars. Tak, więc jak oceniasz Misję Mars? Zestawy z Misji Mars. W skali od 1 do 10, 9. 9 na 10, okej. Okej, dobra. No to chyba wszystko. Dziękujemy i. I jeszcze obserwujcie nasz kanał i wciśnijcie czerwone guziki i komentujcie.